Witam Was ponownie, moi drodzy, na moim kanale. Jak możecie zobaczyć, powracam do Was z haulem z Zary. Tak jak Wam mówiłam w moim ostatnim vlogu, będzie haul z Zary. Nocne zakupy o godzinie 12 w nocy. To, co jak Wam opowiadałam, jest tutaj. Aczkolwiek ten haul będzie składał się z dwóch części. To jest moja pierwsza część, bo niestety nie przyszło mi całe zamówienie. W poniedziałek przyjdzie moja druga część. I ta ogólnie, ta część pierwsza składała się z trzech części. Wyobraźcie to sobie, jak się śmiałam i pokazywałam na vlogu, którego jeszcze nie było, że w pierwszej części przyszły mi te spinki. Był to taki karton, a w środku były te dwie spinki i to jest to po prostu hit, śmiechu warte, że nie wiem, na czym to polega, że oni tak pakują, wysyłają, jakby nie mogli później tego wysłać. Nie wiem, jaki oni mają system pakowania tych rzeczy i wysyłania. W każdym bądź razie przyszły mi te dwie spinki, dosłownie te dwie spineczki, takie czarne spineczki. I musiała się specjalnie fatygować pani z pocztą, podjechać po dom, przyjechać tutaj do mnie, zapukać, żeby mi dać paczkę z tymi dwoma spinkami, więc to jest po prostu hit. Hit nad hitem. Więc pierwszą rzeczą są takie spineczki. Proszę bardzo. One są takie jakby skórzane. Dwie niby fajne, ale ja nie mam aż takich grubych włosów. Ja na przykład chcę sobie tutaj spiąć na przykład z jednej strony, to muszę tak pozakręcać te włosy i przypiąć je wtedy dopiero i się trzyma, wtedy dopiero się trzymają. Bo tak to niestety spadają, więc ewentualnie one mogą być z tyłu. I chcemy sobie z tyłu związać włosy, jakoś zwinąć, zawinąć, to wtedy może będą ok, ale tutaj to przypięcie tak z boku, to niestety coś się na moich włosach nie sprawdza. Nie należy do osób, które mają grube włosy, więc średnio się to sprawdza. W każdym razie mam tutaj dwie paczki. Jedna jest taka, dość lekka, za to ta druga jest dość ciężka. Nie mam pojęcia, co to jest, która paczka przyszła. Ale sprawdzimy sobie wszystko razem, więc bez zbędnego gadania zapraszam Was na haul, zapraszam Was na przymierzanie razem ubrań. Zaczniemy może od pierwszej paczki, tej mniejszej. Narzędzie zbrodni już przygotowałam, mam to ze sobą, więc otwieramy. Więc mamy w tym pierwszym zamówieniu bluzkę. Ten kolor jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się już. Materiał też jest taki miękki, bo to jest tak jakby materiał z takiego sztruksu i obawiałam się właśnie tego, że jest tak właśnie ta bluzka taka krótsza i obawiałam się, że ona będzie taka sztywna. Na szczęście nie. Spódnica i jedne spodnie jeansowe. Więc przymierzam. Te jeansy są naprawdę fajne, bo są z wysokim stanem. Czyli coś, co ja uwielbiam i coś, co ja tylko teraz noszę, czyli jedynie noszę spodnie z wysokim stanem. Jeśli chodzi o nie, są naprawdę bardzo fajne, są elastyczne, rozciągają się, wygodne. Jeśli chodzi o bluzkę, ja myślałam, że ona będzie z takiego sztywnego materiału, bo tak mi się wydawało na zdjęciu, ale naprawdę jest super, bo ten sztruks jest naprawdę miękki w dotyku. Tylko jeśli chodzi o rozmiar, ja zazwyczaj jeśli chodzi o górną część noszę S-ki albo M-ki, to jest M-ka, ja mam teraz tenika i myślę, że gdybym założyła, to by było mi już ciężko oddychać i myślę, żeby guziki się rozchodziły, więc jeśli chodzi o rozmiar, jeśli ktoś ma biust dużo większy, myślę, że to nie jest akurat trudne, bo ja do osób z dużym biustem nie należy, to myślę, że warto wziąć o rozmiar większy, chociaż szczerze mówiąc już nie wiem, czy te rzeczy w ogóle są, jak znajdę, dam wam linki pod spodem, ale to były rzeczy na wyprzedaży, więc możliwe, że ich w ogóle już nie ma i nie będzie. W każdym bądź razie tak czy siak, zegarek mi się odbił, w każdym razie tak czy siak o rozmiar większy, ale fajnie, że ten materiał jest troszkę grubszy, więc tutaj tak nic sam nie prześwituje, przynajmniej ja tego nie widzę, więc można do tej bluzki śmiało nie ubierać scenika. Mi się bardzo podoba ta opcja, fajna bluzka, fajne spodnie, więc na rzecz z
spódnica, zamówiłam o rozmiar większą, bo wiedziałam, że będzie ona za bardzo obcisła, a chciałam, żeby była trochę dłuższa, żeby mogła ją obniżyć, więc wygląda tak, ma ona taki sam materiał jak ta bluzka, ma ona taki sam materiał jak ta bluzka, więc jest naprawdę fajna, może niekoniecznie do tego, chociaż do tego zestawu chociaż, ale myślę, że jest całkiem spoko. Tutaj myślę, że jest zdecydowanie więcej, bo jest cięższa i z tego co kojarzę, to jest więcej, więc otwieramy. I zaczynamy od tego samego materiału, który mam na sobie, czyli takiego struksowego, bo zamówiłam taką jakby kurtkę, katanę, ale to nie jest tak do końca katana, bo jest nie z jeansu, tylko właśnie z tego materiału w kolorze czerwonym, który mi się bardzo spodobał, więc przymierzamy. Mierzymy, co my tutaj jeszcze mamy? Jeszcze jedną parę jeansów. Zapomniałam, że jeszcze jedną parę jeansów zamówiłam, więc przymierzymy tą kurtkę struksową z tymi jeansami. Mamy odpinać, możemy nosić coś pod spodem, bo ona jest z takiego grubszego materiału, ale teraz, gdy mamy zimę, jesień, możemy ją zakładać też pod kurtkę, używać jako koszuli. Gdy jest wiosna, to możemy używać jako kurtkę, bo w sumie takie było zastosowanie. I zakładać coś pod spodem, jest naprawdę super. Zastanawiałam się, czy ją zamawiać, czy ja lubię rzeczy z takiego struksu, ale bardzo dobrze, że ją zamówiłam. Po pierwsze, że kosztowała ona grosze, po drugie, że super wygląda, ja bardzo lubię kolor czerwony. Uważam, że mi też pasuje bardzo taki kolor, więc jestem mega zadowolona, że ją kupiłam. To jest rozmiar M-ka, ale wydaje się, że jest taki oversize, więc naprawdę jest spoko. Jeśli chodzi o te jeansy, one już nie są z wysokim stanem. Ten stan jest trochę niższy, ten sam rozmiar, ale wydają się takie troszkę bardziej obcisłe. Jak widzicie, to mają dziury. Też to wszystko nie kosztowało dużo, bo to wszystko było minus 60-70%, więc mimo wszystko i tak te jeansy zostawię. Myślę, że one lepiej będą wyglądały właśnie do takich rzeczy, jak mam teraz, czyli do takich dłuższych, bo jak mówiłam, one nie są z wysokim stanem, więc tak średnio lubię takie rzeczy, ale jak mam jakąś dłuższą bluzkę, to jest naprawdę w porządku. Lubię taki kolor jeansów jasny, więc myślę, że jest ok. Więc przechodzimy do następnych rzeczy. Myślałam, że ona będzie trochę dłuższa. Jest dość krótka, więc schylanie nie jest tutaj dozwolone. Ale jak mam takie założone długie kozaki jak teraz, myślę, że to całkiem spoko wygląda. Także jest całkiem ok. Pasuje do moich paznokci. Następny zestaw, możemy tak nazwać, że to jest zestaw, spodnie, bluzka, myślę, że też to kolorystycznie będzie fajnie wyglądało, ta bluzka z tymi spodniami, więc próbuję. Bluzka jest dość krótka, jest ciekawa, ona z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, jak możecie zobaczyć. Spodnie zamówiłam w rozmiarze większym, bo wiedziałam, że one będą obcisłe. Dobrego mam nosa do tego typu spodni z takiego materiału, ale są takie fajne. Aczkolwiek myślę, że nie będę musiała iść do takiej bluzki, bo ja w takich obcisłych spodniach z takiego materiału jednak lepiej się czuję, jak mam dłuższą jakąś bluzkę, więc do tego myślę, że nie będę nosiła, ale ogólnie to całkiem też spoko wygląda, podobają mi się spodnie, podoba mi się ta bluzka, jest też dość ciekawa, tutaj jak widzicie ma spore wycięcie, spory dekolt, ale tutaj mamy sznurek, który może nam, jak to się mówi, który może nam trochę zakryć ten dekolt. Oczywiście możemy go inaczej zawiązać, jak chcemy. Ale myślę, że jest całkiem w porządku. Ok. Więc też mi się podoba ten zestaw. Z wysokim stanem. Jak widzicie, troszkę są one dla mnie za szerokie, ale możemy użyć do tego paska, więc nic się nie dzieje. Także też to całkiem spoko. Jeansowe czarne spodenki na pewno się przydadzą. Takich mam naprawdę bardzo mało, jeśli chodzi o spodenki jeansowe, więc myślę, że je na pewno wykorzystam prędzej czy później. Hello, moi drodzy! Ja bez makijażu, średnio wyglądowo, ale stwierdziłam, że dogram. Teraz resztę rzeczy pokażę Wam, które mi doszły z Zary, bo stwierdziłam, że jednak zrobię ten haul. Już od dawna go nagrałam, a dzisiaj dogrywam kolejną część, miałam nie robić, bo jakoś tak mi się nie chciało, ale okej, zrobię. W tyle leci bajka, bo Oliver jest, więc
Mam na sobie taką sukienkę brązową. Jest bardzo fajna, mega wygodna. Ona ma ten dole tej marszczenia i możemy dzięki temu... Możemy tutaj rozwiązać na dole i wydłużyć tą sukienkę, jeśli chodzi o długość, ale powiem wam, że naprawdę jest super. Ale powiem wam, że naprawdę jest bardzo fajna. Epicka. Epicka jest. Bardzo fajnie wygląda. I super podkreśla tyłek. Przez to, że są właśnie te marszczenia tutaj. Można ją wydłużyć, jeśli komuś długość nie odpowiada, to można to rozwiązać i wydłużyć troszkę tą sukienkę. Ewentualnie skrócić, jeśli ktoś by chciał krótszą oczywiście. Więc bardzo fajna, wygodna. Materiał też jest naprawdę wygodny, elastyczny. Więc jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o tą sukienkę. Więc to jest pierwsza rzecz. Za chwilę. Kolejna rzecz, taka bluzeczka zwykła. Ona jest, jak widzicie, taka krótsza. Tutaj te guziki można rozpinać. To spodnie z wysokim stanem, też bardzo fajna. Inna rzecz podobna, aczkolwiek troszkę krótsza i ten materiał też jest trochę grubszy. Jak widzicie, dekolt też jest trochę większy, ale bardzo fajny kolor. Ja lubię kolor fioletowy. I te guziki też się odpinają. Mam piłeczkę. Okej, kolejna rzecz, bardzo fajna bluzka. Też ona jest krótsza, więc do wysokich spodni z wysokim stanem, do spódnicy. Bardzo fajne, że tu ja prawie wszystkie, albo nawet i wszystkie spodnie mam z wysokim stanem. Więc jak najbardziej mi taka długość odpowiada. Jest fajna, bo ma takie właśnie rękawy odstające, takie szersze, więc dzięki temu jest ona dużo ciekawsza. Materiał też jest taki elastyczny. Zresztą ja myślę, że tych rzeczy tak już nie będzie, bo one były na wyprzedaży, więc myślę, że już ich w Zarze nie będzie, ale pokazuję wam, jak to wygląda. Co znajdę, to podlinkuję. Jeśli w ogóle coś znajdę, jak nie, to trudno. Kolejna rzecz, t-shirt zwykły, ale fajny nadruk ze Snoopy. Z tyłu on w sumie nic nie ma, tylko na górze ma też napis Snoopy. Kolejna rzecz, czyli taka narzutka, nie wiem jak to nazwać, na górę. Teraz w Zarze były takie te rzeczy, były te rzeczy modne, myślę, że nie tylko w Zarze, czyli taka jakby jedna część, nazwijmy to tak, półsweterka. Możemy to tak nazwać, że to jest półsweterka, bo to są tylko rękawy i taki, widzicie, tył z tyłu. Może nie koniecznie do tej bluzki, ale myślę, że to nawet, myślę, że to całkiem fajnie wygląda. Myślę, że to jest lepsze niż to, co pokazywałam różowe, bo to jest takie grubsze. Te rękawy ma też fajne, bo ma takie szerokie, dłuższe. Więc fajnie to będzie wyglądało do jakichś rzeczy, chociaż powiem wam, że do tego też nie wygląda najgorzej. I ostatnia już rzecz, taka czerwona bluzka. Też ona jest krótsza, jak widzicie. Trochę wymięta jest, bo w szafce już leżała, ostatnio zakładałam. Więc tak wygląda, nic nadzwyczajnego, ale fajny kolor. Ja kolor czerwony lubię, jak już mówiłam nieraz. Też ona jest krótsza. Ten materiał też jest elastyczny. Więc tyle, moi drodzy, także trzymajcie się ciepło, pa!